Oh. Dobra, słuchajcie, to jest niesamowite. Okulary przeciwsłoneczne, bo jest niesamowite słońce. Z drugiej strony jest na tyle chłodno, że aż człowieka trzęsie. Oh. Idealna pogoda, co nie? Słuchajcie, także dzisiaj mam piątek. I dzisiaj wybieram się do Warszawy. Po co? No właśnie. Spotkanie z wami. Spotkanie z wami. Good Game, albo inaczej Stars for Fans. Dobrze kojarzę? Tak. To są tak naprawdę dwie imprezy połączone w jedną. Będziemy mogli się spotkać, pogadać. Przy okazji w coś pograć. Zobaczyć różne stanowiska, jakieś turnieje i tak dalej. Także myślę, że będzie ciekawie. Dobra, pora się zbierać. Idziemy, jedziemy. Jesteśmy już w trasie. Jedziemy z Pawełkiem, przywitaj się. Cześć. Tak jest, słuchajcie, mam jedną małą walizeczkę i w sumie małą torebkę, stąd też wzięliśmy ciut większe auto. Czyż nie? No bo po co coś mniejszego? No jeszcze by się nie zmieściło, nie? Ja myślałem, że weźmie po prostu normalny samochód, osobowy, nie wiem, pięciodrzwiowy, trzydrzwiowy, nie wiem, ale nie, no wziął vana, tak? Van to jest, dobrze mówię? Tak? Minibus. Dobra, minibusem jedziemy, okej. Okay. Spoko. Szybka przerwa. Idziemy do McDonalda. Kolega Paweł chce zrobić unboxing. Ja? Tak. Tak powiedział. Pytałem się ciebie, czy chcesz. Zrobimy? Możemy zrobić. Dobrze, zrobimy unboxing Happy Meala. Ponownie. Ponownie. Czy do 3 razy sztuka. Zobaczymy, co wyjdzie. Jak możesz, to zawzuj. Zawzuj, no. Jak możesz, to zawzuj. Nie mogę zawzuj. Nie mogę zawzuj, nie mogę ewentualnie zadzwonić, ale nie teraz. Jestem głodny. Jestem bardzo głodny. Tak jest. I robimy, słuchajcie, dzisiaj kolejny unboxing Happy Meala. Zobaczymy, co się będzie znajdowało w środku. Oczywiście do tego mamy profesjonalną czapeczkę. Czekaj, nie wiem, czy wziąłem dobry rozmiar. Nie, słaby rozmiar. Co to jest? Czemu źle ustawiłeś mi, panie Pawle? Musi być większe, o. Zdjęcie na mój łeb. Oh my god. Czy wy to widzicie? Super. Dobra. Super sprawa. Czekajcie. Stary, jak to się otwiera. Zobaczymy najważniejszą rzecz. Jedzenie już wiemy, co tam w środku jest. Zobaczymy zabawkę. Mina ludzi jest najlepsza. Gościu się zdziwił, nie? Patrz, co zgrane. I typie, co ty robisz, nie? Gościu poważnie wygląda tutaj ten. Ej, patrz, jakie to jest małe. Panie Pawle, niech pan zobaczy. Bo jak świnka morska. Taka świnka morska, to jest taki świniak mały. Taka mała świnka, zobacz. Zobacz się, masakra. W ogóle jest ze mną Paweł, ale się wstydzi. Nie wstydzę powiedział, się. Powiedział, że nie chce ubrać czapeczki, nie chce być na unboxingu. Powiedział, że to strasznie wstyd i siara. Nie, kompletnie nie rozumiem dlaczego. Ej, dobra. To mi jest nienałatwia, nic z niego nie mówiłem. Okej, styknie, nie? Aha. Ja bym. Musiał mnie to będzie, no to musiał. To będzie sławne, jedyny youtuber, który robi unboxingi Happy Meala. Happy Meala, no. No. I teraz ten duży bagaż wezmę. Czekaj, gdzie on może być? Muszę go poszukać. A, to jest ta walizka. Spoko. Nie no, super, super. Nie nabijasz z mojego auta. Nie nabiłem się z auta, tylko po prostu musiałem znaleźć walizkę. No ciężko było znaleźć, bo dużo powierzchnia. No. Dobra, jesteśmy w hotelu, zostawiliśmy rzeczy. W sumie ja zostawiłem rzeczy. Teraz udajemy się na Warszawę, na miasto. I zobaczymy, pozwiedzamy troszkę, zobaczymy, co się dzieje. Jak wygląda, nigdy nie byłem w Warszawie w sumie. Znaczy tak, żeby pozwiedzać, nigdy nie byłem. Jak można nie być w Warszawie? Znaczy nie, no byłem w Warszawie, ale nigdy nie zwiedzałem jakoś specjalnie. Nie było okazji. Jezus Maria, jakie korki. Szaleństwo. Jak tu dojechać do centrum? O mój Boże. Ile policji tam jest? Ej, 4 radiowozy tam były. Więcej, tego tutaj jest, popatrz. Ej, patrz, ile tego jest, wow, ile tego tam jest, masakra. Jedźmy, bo to po mnie. Właśnie wjechaliśmy do Arkadii. Serdecznie przepraszam wszystkich kierowców, tak? Wszystkich kierowców, którzy musieli chwilę poczekać, bo nie mieliśmy pewności, czy wjedziemy. Na milimetr się zmieścił samochód, naprawdę.
co nie? Na milimetr, na milimetr się zmieściliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, ile tam jest, ile? 2,10, tak? Maksymalnie? 2,10, tak. Mamy chyba 2,5 w tej sytuacji. Mamy gdzieś w okolicach 2,5. Na 5 cm jechaliśmy, idealnie. Na milimetr. O, nigdy więcej. Jeszcze trzeba wyjechać. Jeszcze trzeba wyjechać, no. Prawie haczymy o sufit. Przynajmniej o te niższe elementy. Jakaś masakra. Nie, ale daliśmy radę, chwilę, niektórzy musieli poczekać. Musieliśmy szybko sprawdzić, jaka wysokość jest samochodu, dopiero mogliśmy wyjechać. Oh my god. Szaleństwo. Dobra. Pora na szybkie zakupy. No, samochód jedzie, uwaga. Szybkie zakupy. Przygotować się. Jutro impreza. Pamiętajcie. Różowa siła, nie? Ile różowej siły tu jest, masakra. Wysokości jest winda i tam gościu stoi, coś robi. Ja pierdzielę. Nie wciskanie przycisków. Właśnie chciałem. Powciskać wszystkie przyciski i zobaczyć, która winda przyjedzie. Naprawdę. Na szczęście Paweł uratował sytuację. Kończyłem. Dzięki niemu wszystko. Dobra. Słuchajcie, jestem już w hotelu. Dobra, jakie tu jest echo. Dobra, słuchajcie, jestem w hotelu. Teraz pora zmontować to, co zmontować materiały. Przygotować, wysłać na jutro, żeby się ten materiał pojawił, ten vlog pojawił się już jutro rano. I odpocząć. Dzień pełen wrażeń. Bardzo męczący. Długa podróż, dużo chodzenia. Słuchajcie, nie wiem, chyba zrobiliśmy dzisiaj 8 km. Będę musiał to sprawdzić. Chyba z 8 km zrobiłem. Na piechotę. Czujecie to? Szaleństwo. O rany. Odpoczynek potrzebny. Dzisiaj wracamy w takim czasie po samochód. O, come on. Zasięg, fokus. Fokus. Nie ma pieniędzy. Zobacz mi twarz. O, dziękuję. No teraz. Nie nagram tego. Jest ciemno tu jest. No, dlaczego? Oświecasz latarką w ryj. Nie, to będzie głupio wyglądało. Czemu? Popatrz. Chcesz mi świecić twarz? Może dwie twarze lepiej złapię. Nie, za dużo. Życie. O. Czekaj. O, jest. Ja. Dobra. Nie trać ostrości, mój aparacie. Dobrze. Przez bliskę złapać. Dobra, czyli co? Kończymy dzisiaj. Wracamy po samochód, jadę do hotelu, odpoczywamy i jutro widzimy się na Good Game oraz Stars for Fans. Gdzie to jest? Nadrzecze. Nadrzeczu, tak? Tak. Nadrzeczu. Nadrzeczu się widzimy, tak jest. Na Ptak, Ptak Expo. Dziwna nazwa, ale myślę, że będzie ciekawie. Także uciekamy stąd. Piękne widoki, podziwialiśmy. Bawiłem się, próbowałem przełamać swój strach nad lęk nad wysokością. Częściowo się udało. Dobra. Tak, Pawełek jest ze mnie dumny. Jesteś zamazany, ja też jestem zamazany. Nie mogę być zamazany. Wow! Normalnie jak śmierć, jak duchy.